Witajcie na moim kanale, jestem w Action i chcę Wam trochę pokazać produktów takich do gotowania, do organizacji takiej, słuchajcie. Proszę Was też o subskrypcję, jeżeli teraz oglądasz ten film, a nie subskrybujesz, to włącz subskrypcję, nie zapomnij o dzwoneczku, bo inaczej nie zostaniesz poinformowany o nowym filmie. I zostawcie uśmiech lub serduszko, jak nie macie czasu, a jeżeli nie, napiszcie komentarz i mamy taką fajną formę do pieczenia za 19. I bardzo jest ona fajna, bo ona jest taka ceramiczna. Fajna będzie na tarty. Bardzo fajna. Forma do zapiekania. Bardzo mi się podoba i bardzo dobra cena. Ładny kolor i mało ich jest. Już widzicie, są tylko dwie. Mamy takie naczynie do pieczenia za 22. Bardzo fajne też. Pokrywką i mamy teraz foremki za 13, te są za 29, ta jest, słuchajcie, brytwanka taka za 16, o tak to się prezentuje, i taka większa za 20. Duży wybór jest tych foremek, słuchajcie, tu taka płaska za 17 i mamy taką okrągłą za 18, za 17, za 19. Różnica jest tylko wielkości, chociaż te dwie są za 26, a mają różną cenę, ale to chyba zależy od firmy. Wam powiem. Tutaj mamy jeszcze do muffinek, jak robicie takie wkłady. Wałek za 12. Wszystko fajnie jest poukładane, że można sobie iść i wszystko kupić i już robić ciasta. Muffinki. I za 11 taki pojemnik na muffinki. I większy za 27. I taki duży też za 26. I taki za 21. Tu widzicie, w zależności od firmy różna jest cena też tych pojemników. I tych blach wszystkich. I to jest fajnie. Miska na ciasto, 3 sztuki. I tutaj, słuchajcie, mamy miarę. Ile jest cukru, ile jest mąki. Bardzo fajne to jest. Niedrogie, a fajne. O. I mamy rękaw cukiernika. Jeżeli chcecie się bawić w ozdobę tortów, to można to zrobić profesjonalnie. Ja zawsze brałam worek i robiłam dziurkę w woreczku, ale widzicie, można to profesjonalnie zrobić. I teraz powiem Wam tak, żaroodporne naczynie za 16, takie mniejsze za 13 i takie za 12. Ale są też, słuchajcie, wagi kuchenne, które ja szukałam, nigdzie nie mogłam znaleźć. Ta jest za 22 zł do 5 kg, ale mi się wydaje, że to wystarczy, jak ktoś piecze ciasta. A tu jest taka za 35 zł. I tutaj macie firmy Tefal za 40 zł. I jeszcze kolejna firma. I tak patrzę, co Wam jeszcze takiego ciekawego pokazać, bo słuchajcie, są blendery za 59, takie. Są też takie zestawy za 64 i można robić cudawianka, taki blender. Muszę się nad nim zastanowić, to mi wygląda na ciekawy, bo to tak sieka. Rozdrabniacz za 49 i mamy taki mikser za 49. Dobre są ceny, Wam powiem, tego wszystkiego. Macie wyciskarkę do cytrusu za 39, nie wiem jak Wam, mi się zniszczyła taka wyciskarka, a ja robiłam soki dziennie i się zniszczyła w końcu, więc stwierdziłam, że dla mnie jest najlepsza ręczna. Nie przeżyła chyba takiej ilości obróbki. Czajnik za 37, więc też dobra cena. Ja tu mamy za 74 taki metalowy i tu mamy, słuchajcie, taki grill nawet za 74 i za 99, jak chcecie grillować. I idę sobie dalej. I tak, mamy toster w dobrej cenie, uważam, biały i czarny, moja kolorystyka. Jajowar
A wiecie co, ja nie potrzebuję jajowaru, ponieważ no mniej więcej wiem, ile się gotuje jajka, ale jak ktoś chce, tylko to wszystko zajmuje miejsce. Musicie o tym pamiętać, jak chyba wiecie. I płyta taka grillowa. I tutaj taki zestaw za 79. To wszystko zajmuje miejsce i później gdzie to wszystko trzymać. Dajcie znać, czy lubicie takie rzeczy i czy znajdujecie na nie miejsca do trzymania. Frytkownicy też nie potrzebuję. Frytki mogę inaczej zrobić. No bo tak jak powiedziałam wam, no jest problem później. Ale ciekawa jest ta płyta do pieczenia za 99. No i pojemniki, które mogę wam polecić za 17 zł do przechowywania w lodówce różnych produktów. A tutaj mamy takie, słuchajcie, kubki fajne. I takie miski po 10. I ja po to, co przyjechałam, jeśli chodzi o kuchnię, to nie ma, zostało wykupione. Pojemnik taki, a pokazywałam w filmie taki do lodówki, no i go nie ma. A tu mamy taki zestaw 3 części za 19. Ale te takie do lodówki nie ma, zostały wykupione niestety. I tu mamy takie do przechowywania. Ale ja, u mnie to słodycze tak schodzą, słuchajcie, że ja nie daję do takich opakowań. U mnie to nie ma sensu w ogóle, czy dawanie ciasteczek do takiego opakowania. Najmniejszego sensu akurat u mnie to nie ma, bo to schodzi od razu. Otwieram je i tyle. Dajcie znać, czy przechowujecie jakoś inaczej słodycze. No i tu mamy, ale to słuchajcie, takie pianki, ja też je zjem szybko. Moja mama jeszcze szybciej, więc nie ma sensu, jak dla mnie. No i mamy takie pianeczki i taki większy. Te osoby, które lubią słodycze i czekoladę, niech zostawią serduszko. Bo wiecie jak to jest, jak lubicie słodycze, to po co będziecie przechowywać je jakoś, jak jej tak zjecie szybko. I taki pojemnik za 17. I tu są 3 sztuki. A tego, co chciałam kupić do lodówki, wkładu nie ma. Będę musiała jeszcze raz podjechać, nie wiem kiedy. Ale... I tu macie takie pudła. No taką wam pokazuję organizację. I te są fajne, takie większe, za 34. I ich jest więcej. Bardzo dużo ich jest, patrzcie. No, dużo tych pudełek jest. Taka organizacja od razu z przykrywkami do lodówki. To są spożywcze rzeczy, przechowywania do żywności. Takie pojemniki, słuchajcie, że jest napisane. I jeszcze raz proszę was o subskrypcję, subskrybujcie, lajkujcie. Życzę wam cudnego dnia i do zobaczenia. Cześć.